Witam wszystkich. Słuchajcie, wybrałam się dzisiaj na grzyby, mam dzień wolny. Jestem w zasadzie w lesie od godziny 9. No i już jestem na ostatniej miejscówce. No nie ma tych grzybów u nas za bardzo. Tak jak mówię, od 9 w lesie, już jest po 12, więc ponad 3 godziny chodzę. No, deszcz pada, zmokłam, no ale to tam taki mały szczegół. No i chciałam wam coś pokazać. W zasadzie nie miałam nagrywać, bo nie ma się za bardzo czym chwalić. Parę gąsek, zielonek, trochę koźlarzy, 3 podgrzybki. Szału nie ma. Ale weszłam tutaj na taką ostatnią w zasadzie już miejscówkę i już zjeżdżam do domu. No i powiem wam, że to co zobaczyłam, to jest jakaś po prostu masakra. Patrzcie sobie, co ja tutaj mam. No tutaj jeden osaczek. Piękny, grubiutki. Wyciągniemy go. Aha, ale komary gryzą, ja pierdzielę. Mamy. Piękny. Takie mogłyby być wszystkie. A teraz to, co znalazłam. Patrzcie, co tu stoi. Tu położymy go. Tu moje dotychczasowe grzybki. Trochę zostawiłam w aucie, bo strasznie padało. Ale gryzą komarzyska. No i słuchajcie, patrzcie, co jest tu. Dzień dobry. Ja pierdzielę, ale patelnia. Masakra. Tu obok niego stoi taki drugi mały. Wyciągniemy go. Też ładny. Piękny. Na koniec grzybobrania takie sztuki mi się trafiły. Śliczniutkie, ja. Takie pięknoty. Tu nie dajemy. A patrzcie na to, co jest tu. Aż sobie przykucnę. Może nie będę kręcić tą kamerą na wszystkie strony. To jest taki jakiś gigant czerwony. Patrzcie na to. Nie wiem, jaką on ma średnicę kapelusza, ale powiem wam, że no... Ładnie się tutaj uchował, ale piękny. Wow, jahaho, śliczny. Także tak to wygląda. Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy. No ja dzisiaj tak skromnie parę podgrzybków i gąsek zielonych. Kurki też znalazłam dzisiaj, to zostało w aucie. No i na sam koniec, bo już jadę do domu. Słuchajcie, takie cuda. Jejku, ciężko się trzyma ten telefon. O, tu przepiękne. Ale ten, no to kurde, czegoś takiego chyba jeszcze nie widziałam. Jaki masakryczny. No, nieźle, nieźle. Pozdrawiam wszystkich.